tak jak już wspominałem w prognozie pogody, tak wspomnę raz jeszcze, ponieważ to jest istotne do całej tutaj naszej opowieści, niż już nam się utworzył, niż genueński, on się utworzył w piątek w godzinach południowych. Dosyć duże tutaj zamieszanie on robi nad Zatoką Genueńską, tu nawet mamy Genuę w tym miejscu. On tutaj zaciąga wilgoć, mamy tutaj cyklogenezę, to wszystko będzie powodowało cały czas pogłębianie się tego niżu i przemieszczanie się w kierunku wschodnim z odchyleniem na północ. W dniu jutrzejszym on będzie znajdował się gdzieś tutaj nad Wenecją, nad Udinę, nad Lublaną i on tutaj będzie przynosił bardzo trudną pogodę, przede wszystkim opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu w Alpach, tam też naprawdę bardzo dużo tego śniegu spadnie. W ogóle ostrzeżenia są chociażby w Chorwacji wydane przez DHMZ dla północy kraju, aż zobaczę. Z tego co wiem, to były wydawane Drzawny Meteorologowski Zawód i tak, mamy upozorzenia dla całego kraju, dla całej północy, przede wszystkim prócz bardzo silnych opadów deszczu w Górskim Kotarze chociażby, to będzie jeszcze bardzo silny wiatr jugo, bo będzie wiał z południa w kierunku północnym, no ale to nie jest pogoda o Chorwacji na ten temat. Przemieszczać się ten niż będzie w kolejnych godzinach dalej w kierunku Węgier, następnie w kierunku Ukrainy i tam będzie psuł pogodę. No i będzie również psuł pogodę w Polsce południowej, południowo-wschodniej przede wszystkim, ponieważ tam będą występowały opady śniegu o natężeniu intensywnym. Te opady śniegu już występują w tym momencie w Polsce południowej. Są one bardzo silne. W kolejnych godzinach nadal bardzo silnie będzie padało w Polsce południowej. Natomiast kulminacja tych opadów śniegu będzie w nocy z soboty na niedzielę. I tutaj przyjrzymy sobie w tym momencie modele numeryczne Ikon EU, ECMW i zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało na tych modelach numerycznych. Tak jak wspominałem, w prognozie pogody opady śniegu będą występowały przede wszystkim w Polsce południowej, południowo-wschodniej. Z każdą godziną tych opadów będzie coraz więcej, jednak najsilniejsze opady śniegu przede wszystkim będą występowały już od godzin porannych w sobotę w województwie małopolskim, województwie podkarpackim oraz województwie lubelskim, na południu województwa lubelskiego. Od południa będzie wcinała się nad południowy wschód Polski strefa temperatur powyżej zera do 6-7 stopni Celsjusza. Tam opady śniegu przejdą w opady śniegu z deszczem oraz w opady deszczu i tam te opady będą występowały praktycznie przez cały dzień. Natomiast opady śniegu w Polsce południowej również przez całą sobotę występować będą o zmiennym natężeniu, ale raczej bardziej kierować się będą w kierunkach opadów umiarkowanych do silnych bądź również intensywnych lokalnie punktowo. Ta główna strefa opadowa wraz z przemieszczającym się niżem będzie przemieszczała się przede wszystkim w sobotę w godzinach wieczornych i zacznie opuszczać nasz kraj w nocy z soboty na niedzielę. Tutaj co do wielkości tej strefy opadowej podczas wędrówki samego tego już niżu, jeszcze do końca sytuacja nie jest pewna. Część z modeli numerycznych, tak jak model Ikon EU, pokazuje, że opady śniegu obejmą również chociażby Warszawę oraz okolice Białegostoku, okolice Łomży, okolice Siedlec w tym ostatnim etapie. I to wszystko przejdzie sobie poza nasze granice kraju. Potem pogoda zacznie się już poprawiać. To jest jedno z wyliczeń tutaj Ikon EU. No i tutaj według tego modelu ilość śniegu po przejściu całego niżu powinna być największa w województwie małopolskim, tam od 30 do 40 bądź 45 cm śniegu, w województwie podkarpackim od 20 do 24 cm śniegu, na południu województwa lubelskiego od 20 do 23 cm śniegu. Również tutaj krańce południowo-zachodnie będą miały dosyć dużo śniegu, tam od 20 do 22 do 23 cm śniegu. Na pozostałym obszarze tego śniegu jakoś zbytnio przybywać nie będzie, z racji tego, że tam te opady będą zdecydowanie słabsze i nie będą związane z tą strefą, która znajduje się na południu Polski. Model ECMWF, czy on tutaj coś skorygował? Zobaczmy. Zacznijmy tutaj przede wszystkim od
stref opadowych i widzimy tutaj w tym modelu bardzo podobną w sumie sytuację, a więc opady śniegu najsilniejsze w województwie małopolskim, w województwie podkarpackim, w województwie lubelskim w sobotę, natomiast będzie znów na styku dwóch mas powietrza, będą występowały opady mieszane na północ od tego frontu najsilniejsze opady śniegu, na południe od tego frontu opady deszczu. Również ten model numeryczny pokazuje, że ta strefa opadów śniegu, deszczu, przepraszam, wejdzie dosyć mocno aż w okolice Rzeszowa oraz Przemyśla i podczas wędrowania już samego tego Niżu Genełeńskiego, czyli w nocy z soboty na niedzielę, ta główna strefa opadowa będzie przemieszczała się na początku przez województwo małopolskie, potem województwo podkarpackie, południe województwa świętokrzyskiego oraz południe oraz centrum województwa lubelskiego. Ten model również pokazuje opady śniegu chociażby dla Warszawy, dla Białegostoku, dla Łomży, dla Siedlec, przy czym te opady nie powinny być oczywiście tak silne jak na pozostałym obszarze. Ten model również pokazuje w kolejnych dniach chwilową poprawę pogody, prawdopodobnie na początku też ze spadkiem temperatur. Model GFS, zobaczmy już z czystej ciekawości jak on pokazuje, pokazuje podobnie opady śniegu w Polsce południowej, województwo małopolskie, województwo lubelskie, województwo podkarpackie, no i tutaj na krańcach południowo-wschodnich opady śniegu z deszczem oraz opady deszczu oraz wzrost temperatury. W nocy z soboty na niedzielę również jak w poprzednich modelach przejście tego niżu, a więc główna strefa opadowa zacznie przemieszczać się w kierunku wschodnim z odchyleniem na północ, zacznie padać w Warszawie, zacznie padać w Białymstoku, jednak tam te opady będą słabsze. We wszystkich tych modelach sytuacja jest bardzo podobna. Różnice są przede wszystkim w ilościach opadów śniegu, bo tak jak widzieliście, model Ikon EU nie podawał tych opadów aż tak dużo, natomiast modele CMWF widzi już tych opadów zdecydowanie więcej. Ten model widzi po przejściu tej strefy opadów związanej z Niżem Genueńskim w Polsce południowej od 40 do 50 cm śniegu, w centrum i na południu województwa małopolskiego 60 cm śniegu, w województwie podkarpackim 40 do 50 cm śniegu, no i na południu województwa lubelskiego 30 do 40 cm śniegu. Powiem tak, to tutaj ja bym wyciągał średnio z tego, raczej wydaje mi się, że od 30 do lokalnie 40 cm śniegu powinno spaść i tutaj trzeba przede wszystkim na to zwrócić uwagę. Jeszcze zostaje nam model mapy meteo. Jeśli chodzi o model mapy meteo, tutaj sytuacja jest dosyć podobna, więc widzimy na południu Polski opady śniegu. Te opady śniegu dosyć intensywne, z każdą godziną będą się nasilały. Przede wszystkim województwa południowe, południowo-wschodnie. Na południu tej strefy mamy oczywiście opady deszczu ze śniegiem i deszczu, które wkroczą nad krańce południowo-wschodnie. Przede wszystkim do województwa podkarpackiego. W sobotę te opady śniegu nadal będą występować, a strefa opadów deszczu być może dotrze do województwa, znaczy dotrze do Rzeszowa, dotrze do, tutaj raczej to już jest pewne, bo wszystkie modele to widzą, do Przemyśla, a nawet do Zamościa. I podczas przemieszczania się samego niżu na południe od naszych granic najsilniejsze opady śniegu będą występowały właśnie w godzinach wieczornych z soboty na niedzielę i tutaj przede wszystkim, znaczy w godzinach wieczornych w sobotę i to przede wszystkim najsilniej będzie padało w Polsce południowej, południowo-wschodniej. Cały czas mówię o tych województwach, bo taka jest prawda. Podsumowując tą całą sytuację, województwo małopolskie, województwo podkarpackie, województwo lubelskie, a najsilniejsze opady śniegu, tych opadów śniegu od godziny 17 w sobotę do godziny 23-24 w sobotę, no i krańce południowo-wschodnie, tam opady deszczu właśnie do godzin wieczornych, wtedy to zamienią się w opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Ale się nagadałem, ale trzeba jak najbardziej.